Jak tam zadowoleni z pierwszej fazy? No powiem tak, jeśli ktoś stawiał tą pierwszą fazę ze mną, no to wydaje mi się, że może być, że tak powiem, usatysfakcjonowany, no bo te 5 punktów oczywiście wymagane udało mi się zdobyć. No tutaj 3-0, no idealnie, wręcz trafione, to oczywiście Mongols i Liquid. Jak stawiałem oczywiście ten typ, te dwa typy tak naprawdę, to właśnie bałem się, bo z tej symulacji, tej tabelki, czy tam drabinki, wypadało mi, że no właśnie Liquid i Mongols mogą się spotkać w tym meczu o 3-0. Na szczęście tak się nie stało i tutaj pięknie dwa punkciki wleciały. No nie pamiętam, kiedy ostatni raz oba, że tak powiem, tej typy na 3-0 udało mi się trafić. No i 0-3. No 0-3 to jest tragedia tak naprawdę, nie? Tutaj macie oczywiście pokazane, jak się zakończyła ta faza, no a moje typy możemy sobie zobaczyć tutaj. Właśnie na 0-3 FlyQuest i Reratom tak naprawdę, jak chyba większość, bo to były no, dwie najbardziej typowane drużyny do odpadnięcia z bilansem 0-3 przez społeczność. No a tutaj niespodzianka. Znaczy, czy niespodzianka? No, to jest kwestia taka, że mówiłem na tym poprzednim pikemie, że totalnie nie ufam Fnatic. No jak się okazało, no nie danie ich do wyjścia no, było idealną decyzją, bo zrobili 0-3 przegrywając na Rare Atom ten ostatni mecz. Przegrywając na Rare Atom, które totalnie, no chyba nikt nie wie, jak się znaleźli na tym majorze. No ale właśnie, no kompromitacja, stary. 1-10 kurs w ogóle. Pozdrawiam serdecznie Majki, który stawiasz Fnatic po kursie 1-10 z Rare Atom. No ale no, no tak to właśnie bywa. Straszny zawód Fnatic. No i dodatkowo straszny zawód Cloud9. No i chyba Virtus Pro, którzy odpadają z wynikiem 1-3. No naprawdę tragedia. Powiem tak, jeszcze tak a propos właśnie kuponów. No Cloud9 to jest drużyna, która zniszczyła mi kupon. Całą kolejkę dobrze wytypowałem. No i właśnie ten ostatni mecz zabrakło mi tego Cloud9, które przegrało z Pain. Tak to wszystko miałem dobrze, stary. No tragedia. Naprawdę myślałem, że to jest powrót na dobre tory. I tak trochę z sentymentu. Właśnie obstawiałem, stawiałem i tutaj dałem Cloud9 do wyjścia, no bo dalej pamiętam ten finał w Bostonie i cały ten turniej generalnie, które Cloud9 wygrało jeszcze tym amerykańskim składem. Na Virtusi, no wiadomo tam, że idą zmiany, no i no jednak mimo wszystko myślałem, że tutaj uda im się do tej następnej fazy wyjść, że to tylko formalność tak naprawdę wejść, ale no jak widać niekoniecznie. Czy jeszcze jakieś zaskoczenia? No tutaj odpada FlyQuest z wynikiem 2-3, Complexity leciutkie też zaskoczenie, no i wchodzi MIBR, wchodzi Gamer Legion, które no też było typowane przez społeczność, przez dużą część osób na 0-3 w tej pierwszej fazie. Ja też początkowo myślałem, czy nie wrzucić tam zamiast FlyQuest właśnie Gamer Legion, no ale postawiłem na Rare Atom i FlyQuest. I, no i Imperial, które zrobiło 0-3, też przeszło mi to przez myśl, no ale troszkę żałuję, że poszedłem za tłumem i wrzuciłem faktycznie to FlyQuest i Rare Atom, mimo iż kurczę w tym FlyQuest faktycznie parę takich zawodników, którzy grali już na Majorze, no faktycznie było, bo to chyba było ex-Greyhound, tam chyba też Lias był, który pamiętam w Renegades grał, więc no, no troszkę głupi jednak pik, mimo wszystko tak po czasie stwierdzam. No i no underdogi, tak naprawdę no Wildcard i Gamer Legion, no myślę, że bardzo mało osób się spodziewało, że wyjdą dalej, no ale no wiesz, tak się zadziało, MIBR tak samo. Czy jeszcze jakieś zaskoczenia tutaj były? No Big wygrało tutaj właśnie z Complexity też, Big tutaj udało się wyjść oczywiście dalej. No 5 punktów mamy, więc jest to jakiś już krok do tego diamentowego żetonu. Żeby dostać złoto, musimy wytypować poprawnie fazę eliminacyjną i dwa ćwierćfinały. Żeby zdobyć diament, no to wszystko musimy poprawnie trafić. Raz oczywiście zwycięzcą, więc tak to się prezentuje. Powiem tak, no bardzo, ale to bardzo ciężka faza. Totalnie wszystko tu się może zdarzyć tak naprawdę. Ja totalnie troszkę nie mam pomysłu na tą fazę i będę się kierował takimi swoimi pikami. Tam przeglądałem sobie też, jak inni stawiają, no bo zawsze sobie tak patrzę, tak żeby podłapać, co tam, że tak powiem, się stawia. No ale powiem tak, no ja strasznie, ale to strasznie ufam drużynie The Mongols, że zrobią to 3-0. Zaufałem im w pierwszej fazie. Wydaje mi się, że ta faza eliminacyjna też może właśnie być przez nich osiągnięty tutaj wynik 3-0. No ale no mówię, no tak naprawdę każdy tutaj, znaczy może nie każdy, ale jeśli chodzi o trzech takich kandydatów do zrobienia 3-0 przeze mnie, jak ich typuję, to jest to The Mongols, jest to Navi, dużo osób daje Navi w Vitality, ale wydaje mi się, że Navi się noga powinien.
na tym BO1. Jestem tego w 100% przekonany, że będzie ten jeden mecz, gdy faktycznie noga im się powinie i ja tutaj na ten drugi pick wrzuciłbym albo Maus, albo właśnie Vitality. Właśnie Maus to też jest drużyna, którą też chciałem powiedzieć, więc to są takie cztery piki, dobrze mówię, cztery piki, które właśnie widziałbym w tym 3-0. No i totalnie nie wiem, czy to Vitality, czy to Maus. No, może zostawmy to Maus, jak już mi się kliknęło teraz, bo chciałem rzucić to Vitality, nie wrzuciło się, więc może to jest jakiś znak, tak? Więc zostawiamy jak jest teraz, Mongols i Maus. Totalnie czuję, że mogą być to zwastowane dwa tak naprawdę sloty. I no tak naprawdę wtedy, jeżeli damy to Vitality do wyjścia i oni zrobią 3-0, to jest kolejny zwastowany slot, tak? Więc tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko to trafić. Ale dalej, lecąc, no to oczywiście na tu z Vincere. Tu myślę, że też uda się wyjść dalej. Pierwszy mecz chyba na Mongols, wydaje mi się. Nawet pierwszy mecz gra z Liquid, więc wydaje mi się, że to już może być ten moment, gdzie ta noga faktycznie im się może powinąć na tej BO1. Jeśli chodzi o G2 właśnie z The Mongols, totalnie nie uważam, że wygrana G2 z The Mongols, nie uważam po prostu to za jakiś mega pewnik. I wydaje mi się, że tutaj weźmie górę właśnie The Mongols w tym pierwszym starciu. No jeśli chodzi o Vitality, no to grają oni z Gamer Legion. No nie oszukujmy się, no, raczej to nie jest drużyna typowana do wyjścia. No jeśli chodzi o Gamer Legion, no to jest jedna z dwóch drużyn, którą rzuciłbym tutaj właśnie na 0-3. Jeśli chodzi o drugie 0-3, będzie to... Właśnie się tu zastanawiam tak szczerze, bo z jednej strony 3D Max. Myślę, że mogą zrobić 0-3, ale nie muszą. No tak samo właśnie Wildcard, ten jeden z underdogów tej pierwszej fazy, tak samo no, mogą zrobić to 0-3, ale nie muszą, ale jednak pokuszę się tutaj o wrzucenie MIBR. Mogą być tą drugą drużyną, która to 0-3 zrobi, ale no właśnie, zostały nam trzy ostatnie sloty i zostały nam no, drużyny takie jak między innymi właśnie Team Spirit, które na prostu no chyba nie wyobrażam sobie, żeby nie wyszło dalej, więc to jest właśnie drużyna, którą tutaj typuję do wyjścia. No i dwa ostatnie piki, no mówię, no to jest naprawdę bardzo ciężka faza do wytypowania, ale jednak, mimo wszystko, Team Liquid, mimo że im aż tak bardzo nie ufam, no to wydaje mi się, że powinni tutaj wyjść dalej do tej fazy pucharowej. No i ostatni pik, no będzie to oczywiście FaZe Clan, które ma ostatnio gorszy okres, ale też wydaje mi się, że powinni bez problemu, znaczy bez problemu, no może z jakimiś tam potknięciami, ale powinni do tej fazy pucharowej się przedostać. Tym samym odpuszczamy takie drużyny jak Heroic, Uria, no czy właśnie Pain. No, wydaje mi się, że tu musi być jakiś underdog, no nie wyobrażam sobie, żeby jakiegoś zaskoczenia nie było. No ale tak się ostatecznie chyba będzie prezentował mi pikiem, ja oczywiście zapisuję moje typy. No powiem wam, że ten żetonik już jako tako wygląda, no ale mówię, no oczywiście celujemy jak najwyżej, czyli w diament. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej pierwszej fazie, która oczywiście już minęła. Dajcie znać, co sądzicie o tej, która no naprawdę będzie arcy trudna do wytypowania.